Siemanko, pokażę glitcha na solo kopiowanie, ale to okazuje tylko dlatego, jeżeli ktoś robił Frozen Money i ma Deluxo nakupowane, to może je wykorzystać tutaj jako auta na staty i kopie Easy sprzedawać prawie za 4 miliony. Glitcha najlepiej robimy na sesji dla zaproszonych, ustawiamy sobie najlepiej też i swobodny tryb celowania, chociaż to jest opcjonalne, bo można zrobić to na asystowanym, ale wtedy trzeba będzie dołączać do kogoś, kto jest na swobodnym. Także tu musicie sobie znaleźć kogoś, który wam będzie odpowiadał. No ten ma akurat takie same celowanie jak ja, to szukam kolejnego. Ten ma inne, czyli ten mi się przyda. Jak w mobilnym centrum, w przechowalni auto, które będziemy kopiowali, no wiadomo, najlepiej sprzedaje się Easy. Nie wiem, po ile tam ono nawet szło, 1 700 000, 1 800 000 chyba było za kopię. Nie wiem, bo dawno nie kopiowałem, nie sprzedawałem. Tutaj robię tylko właśnie pierwszą, drugą, znaczy się moją kopię. Od nie pamiętam kiedy, bo pełne garaże są tych Deluxo czy Scramjetów. No, a tu właśnie pokazuję. No, wy możecie, kto nie ma, no bo to może używa nadal tego darmowego LG. Kto ma Deluxo, może wykorzystać tutaj właśnie Deluxo. Zostawiamy auto w bunkrze, udajemy się teraz do bazy. Możemy to zrobić albo właśnie przez teleport, że odpalamy misję z mapy koło bazy i tam dołączamy do kogoś z innym tym celowaniem. Albo, no ja tu mam blisko, to, a nie mam właśnie znacznika przy bazie. To sobie wzywam pojazd Securo Surf i jadę pojazdem z Securo. Tylko tu już nie wolno używać nam żadnych pojazdów osobistych, no bo to Easy z bunkra nam wtedy podstawi się do mobilki. Jak widać, no żadnego znacznika, tu mam niebieski, ale to taki kawał pieszo iść, to tyle samo mi zajmie droga samochodem. No można się teleportować, kto jak woli. No i konieczne w bazie jest mieszkanie, żeby mieć tutaj to łóżko, które będziemy wykorzystywali. Udajemy się do łóżka. Stajemy tak, żeby była opcja D-padu w prawo. Trzymam wciśnięty guzik pauzy i klikam D-pad w prawo, puszczam pauzę. Widzę, że moja postać kładzie się do łóżka. Tu akurat nie będę mógł rozegrać misji z mapy, przez to właśnie, że sprawdzałem ten tryb celowania. To tak jest zawsze, za każdym razem, za pierwszym. I jeszcze raz. Wstaję z wyrka. Jest D-pad w prawo, czyli trzymam wciśnięty guzik pauzy. Klikam D-pad w prawo, puszczam pauzę. Moja postać się kładzie, czyli jest dobrze. Odpalam obojętnie, którą misję z mapy. Niedostępne. I tak. Taki efekt. Nie mamy mini mapy, na dole po prawo cały czas kręci się ładowanie. Teraz udajemy się do auta, które będziemy tracić. No i to jest właśnie to Deluxe Frozen Moneya, które cały czas działa. I tutaj wsiadamy, dołączamy do tego typa z tym innym trybem celowania. I na pierwszym komunikacie dajemy gaz, potwierdzamy ten pierwszy komunikat, anulujemy ten drugi o tym trybie celowania i potwierdzamy ten trzeci, że wróć do GTA Online. No i teraz właśnie wystarczy już tylko udać się do bunkra, wsiąść do auta, które kopiujemy, zmienią nam się tablice i wjeżdżamy do mobilki, zapisać kopię, oryginał przeniesie nam się z powrotem do bazy, w mobilnym zostanie nam nasza kopia, którą ja tu jeszcze pojadę sprzedać, pokażę, że sprzedaje się za równe 3 miliony 800. Także no, warto wykorzystać te Deluxe z tego Frozen Moneya, bo cały czas to działa. A po co sprzedawać tam za bańkę 700, jak można wycisnąć jeszcze więcej kasy. Samo Deluxe chyba się sprzedawało za 2800, a tutaj jest 3800. No jest jeszcze lepiej. Jak ktoś jest mocno schapany na kasę, to jest najlepsza okazja. Elo. Thank you.
What brings you in today?